No. Ba, ba. La 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 la. Da 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 da. Da da di da 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 di da 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 di da 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 di da da. Dobra, zrobimy sobie dwa kapy. What the hell? Dzień dobry, z tej strony Kasztan, witam serdecznie. Kurde, co ja żem zrobił najlepszego? Oh my god! Tak mi nie róbcie, nie?
Bardzo niedobrze, bardzo. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to. Da mi słabo idzie. No cały czas dostaję po prostu z jakiejś muszli klozetowej. Luigi, ty draniu. Odejdź. O ty gnik. Masz kurde. Typie wredny. Dobrze idzie. Nie no, normalnie scumbag Luigi. Pierwsze miejsce. Mamy first place. Dobra, skończymy sobie tego kapa i chyba włączamy Warcrafta. Trzeba go dokończyć w końcu. W końcu trzeba go skończyć. O, to jest fajny tor. Bardzo go lubię. Kuźwa, normalnie jak te, jak w Forcy. Let's go! Muza jak w jakimś serialu policyjnym z lat 70. Dobra, może 80. Co tu się dzieje? Aha, ja lecę po ścianie. O. Ajajaj, nie udało się. Shit. Wario down. Come on, boy. Come on, boy. O nie, ale lipę teraz zrobiłem. Lipę fest. Ale slalom gigant tutaj robimy.
Dobra, teraz chyba trzy gwiazdki walne. Bez przesady, no już zasługuje na te trzy gwiazdki chyba. Pa-pa-ra-ra. O kurde, ledwo mnie widać, nawet nie zwróciłem uwagi. A, trudno. Zachmurzyło trochę. Są trzy gwiazdki? Dawaj, trzy gwiazdki. No, o to chodziło. New Vehicle Customization, Rebel. Co to jest? Kurde, ale wóz. Wild Wiggler. Dawaj mi motor. Piękny. O. O, ale fajny. Flame Rider. My to możemy teraz walnąć ten. O, jest ten. Excite Bike. Mapa. Tor z Excite Bike. Dobra, w sumie jak się wyrobię, no to let's go. A 15 minut jeszcze mogę coś sobie pojechać. No, walniemy sobie. I statki powietrzne. To są chyba z tego, z galaxii. Dobra, walniemy jeszcze jeden special cup. I wtedy sobie odpalimy Warcrafta. Może zdążymy jedną misję zrobić? Zobaczymy. Cloud Top Cruise. Come on, let's go. Kurde, jaka ta gra jest radosna. Gra jest po prostu radosna. W murkach sobie jeździsz. Radosna gra. Naprawdę, to trasy są po prostu super, nie? Trasy są naprawdę piękne. A to jest śniawka. A nie! Oj, 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 oj. Bowser, you... Freaking ass. No jak nie kroją, ty? No co jest? Ja nie mogę, nie, jeszcze mnie pomniejszyli. A nadal jestem pierwszy. Gitara jest. No nie, jeszcze mnie prąd kopnął. No... Jesus, co za tor? Co za tor po prostu, nie znający litości, w ogóle nie znający litości. Kurde, ciężko się tu jeździ.
Ale poleciałem, wystrzeliłem po prostu jak z procy. No nie, ja nie, po prostu ja w to nie wierzę. Ciekawe, gdzie ja wyrzuciłem tą skorupę. Dobra, mamy pierwsze miejsce. O kurde, ale ciemno. No serio, to chyba się trochę rozjaśnić. Nikogo rano w niedzielę nie ma, aż to się to niemożliwe. Wszyscy wyżej leżą pewnie. Bondry Dunes. Albo pewnie są dużo ciekawsi streamerzy. Rzeczy do roboty. Let's go! O kurde. Trzeba było od razu, że to będzie tak spowalniać. Bo nie jechałem tego toru nigdy. Albo jechałem? Nie, chyba jednak jechałem. Ale przerażające są te roślinki w stylu tych szkieletów. Mega, mega creepy stuff. Ale chyba krótka jestem. Chyba krótki jestem tam. Bizos jak mnie znosi, co jest? Motocykl jakiś taki jest kiepsko zwrotny. No nie, wierzę w to, nie? I ma to jak z jakiegoś Indiana Jonesa na pewno. Ej, aha, tam mogę w ogóle po tej ścianie pojechać. Dobra, to spróbuję następnym razem. Kurde, jakie to jest po prostu, ten tor jest spierdzielony, nie? Znowu nie zdążyłem wjechać na to. Buza. Dobra, finish. Dobra, jeszcze dwie mapki, jedziemy z Warcraftem, nie ma co. Nie ma co, nie ma co, nie ma co. Tanuki Mario. It's me, Mario. La 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 la. O kurde. Bowser. Ole, picki zamek, ty.
Kurde, nie udało mi się wystartować szybko. A oczywiście kulki obracające się. Klasyka. To wszystko w takiej samej formie jest jak kiedyś, nie? Jest mega tak... O kurde. Co tu się dzieje? Co to jest za Wiksa w ogóle? Nie wiem, co tu się dzieje. Masakra. Masakra. Jego zamek wygląda jak scena jakaś rockowa. O, Bowser ma strugę ostrą. Jakieś laser beamy w ogóle z posągów, co tu się dzieje? No nie wierzę w to. Nie zdenerwuję się jak w ogóle nie... To nie pytam teraz. Dobra, muszę bardziej ekipę odstawić. Tak szybko uderzył? Aha, okej. Dobra. O, wiedziałem, że to można skruszyć. Mega spoko. Dobra, chyba ich odstawiłem. Czy normalna jest ta mapa? Ile ten kap jest taki jakiś... trudniejszy trochę. Siup, lecimy. Fioletowego turbo zrobić na tych mapach. Dobra, ostatni tor i let's go with Warcraft 3. Będzie chyba ostatni, nie? Mi się wydaje. Rainbow Road. Oh my god damn. Oh. Wow, prawie mnie wywaliło. Ale dobrze jest. Dobrze jest. What the hell is that? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje na ekranie, ale... Ale okej. O! Kurde, wyrzuciło mnie. Wiedziałem, że mnie wyrzuci tym razem.
Wow. Ostrożnie. A, na takiej zasadzie to działa. No dobra. Przedziła skubana. Nie wiem jak. Aha, bo miała ten pocisk. Dobra, rozumiem. Niektóre power-upy naprawdę są tak OP. Aha, i w ostatnim okrążeniu nie wzięła i to jeszcze tak bezczelnie. Teraz nie można popełniać błędów. No nie wierzę. I co, i nie będę miał 3 gwiazdek? No nie, 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 nie. No szybciej jedź. No nie! Dobrze jest. Kupa trupa. Dobra, są 3 gwiazdeczki, jest dobrze. Dobra, to leca go w Warcrafta. Jak to wygląda z tymi kapami? No, okej. Okay. Jakoś idzie. Let's a go. A to mogą się skyrady jak ten, że nawiązania do WoWa? Bo ja w sumie ich nie widzę tutaj, bo nie grałem za bardzo w WoWa. Okej. Okay. Bam, bam, bam. I grali. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Kampania. Koniec wieczności, córki księżyca. A, bo to ta misja skradankowa będzie. 3 godziny później, gdzieś u podnóża góry Hydra. A to oglądaliśmy chyba, czy nie? Tak, oni już tam dorwali ją tutaj.
Niech tak będzie. Na Elun. Doprowadź Tyrande do miasta nocnych elfów, ukryj się przed patrolami Straż Zagłady. Nie mogą się nam wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleziono. Natychmiast. Na Elun. Natychmiast. Muszę uważać, by mnie nie spostrzeżono. Jakieś głupie te demony. Lord Archimond chce, byśmy spaczyli ten las. I tak uczynimy. A tu chyba naokoło trzeba iść jakoś tak sensownie, żeby było. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Ej, tędy nie przejdę chyba. Wola bogini jest święta. Na niedobrze. Elun. Niech tak będzie. Natychmiast. Kurde, ten drań spowalnia. Na Elun. Niech tak będzie. Na Elun. Natychmiast. Chyba tędy muszę iść. Tak, tędy raczej. Chociaż trudno powiedzieć, czy tędy. Ale muzykę mają naprawdę te nocne elfy. Wola świetną. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Co to za buty Spidermana w ogóle? O co tu chodzi? Na Elun. Niech tak będzie. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Enduli retat. Niech tak będzie. Jaka w ogóle głupia misja, nie? Jakieś głupie są te gry dzisiaj. Naprawdę. So stupid. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Na Elun. Za Kalimdor. Anu-Dora. Kurde, nie mam szans. Natychmiast. Enduli retat. Anu-Dora. Enduli retat. Za Kalimdor. Enduli retat. Dobra, bo ja w sumie nim nie mogę kierować. Czy ktoś na to zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Na Elun. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor. Okej, okay, dobra. Na Elun. Wola bogini jest święta. Co za misja, nie? Takiewka druida. Co ona daje? Umieszczenie w ekwipunku zwiększa inteligencję bohatera o 1 punkt. Okej. Okay. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Chyba tędy. Natychmiast. Niech tak będzie. Anu-Dora. Natychmiast. Za Kalimdor. Lunador, kapłanko. Jesteśmy na twoje rozkazy. Ale ekipa. Bardzo miło. Wola bogini jest święta. Super. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Dobra, niech oni się tu klepią między sobą. Niech tak będzie. A ja sobie przebiegnę. Ludzie z pewnością nie pałają miłością do nieumarłych. Ale nie wiem, czy można im ufać. Niech tak. Zdaje się, że ci orkowie strzegą jakiegoś magicznego skarbu. To może mi
się przyda. To mogę kupić, zwój leczenia. No, kupię dwa zwoje leczenia. Dobra, jakoś tutaj przemkniemy może bokiem. No tu przez las, o. Nie, nie mogę. O, Jesus. O, Jesus. Na Elumie. Czy ja na pewno tędy muszę przejść? Chyba tak. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Na Elumie. A tu co jest? Tu był jakiś itemix. Dawaj, opończę inteligencji. Możemy poświęcić te uczniczki. Eleonador, kapłanko, strzeż się. Strażnicy zagłady rozkazują cieniom, które widzą nas nawet gdy wtapiamy się w ciemności. Lepiej trzymajmy się od nich z daleka. Elun. Za Kalimdor. Bogini wzywa. Słucham. A, bo tu są jednostki, okej. Okay. Ledwo je było widać. Enduli Rekash Anudora. Co ja muszę to rozwalić? Na Elun. No dobra, ja wiem, że przecież one są niewidoczne, jak są w bezruchu. Wola bogini jest święta. Na Elun. Niech tak będzie. Odejdź tu ode mnie. Ten tu dookoła chodzi, patroluje, nie? Drań jeden. W imię Cenariusa. Wola bogini jest święta. Natychmiast. No, zwój leczenia jest lepszy niż mikstura, bo przynajmniej... Wola bogini jest święta. Głupi nocny elfie, nie zdołasz się przed nami ukryć. Natychmiast. Na Elun. Dobra, tam od razu nie zdołam się ukryć. Już nie latajcie mi tu. Wola bogini jest święta. Twoja moc cieni nie skryje cię przed naszym wzrokiem. Zazacka! Uciekajcie! Przegrupujemy się na polanie przed nami! Tak będzie. Wola bogini jest. Masz polanę. Na Elun. Niech tak będzie. Kondudat Belor? Ishnu Ala, siostry. Tu ja, Tyrande. Wola bogini jest święta. Na Elun. Bogini wzywa. Niech tak będzie. Natychmiast. Dobra, już prawie jestem w tym Niech mieście. Niech tak będzie. Jest dobrze. Lecimy tutaj. Na Elun. Niech Kurde, tak Ziggurat. Będzie. Na Elun. Natychmiast. Na Te porzucone balisty pomogą mi przebić się przez umocnienia nieumarłych. Wola bogini jest Jakie porzucone święta. Balisty? Aha, te. Ashretor Aman. Anudora. Cztery balisty są? A gdzie jest czwarta? Ja widzę tylko trzy. A, czwarta jest tutaj. Dobra, czwarta jest tu. Słucham głosu Elun. O. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Dużo tych balistów. Ktoś zagraża w tej puszczy. Bogini wzywa. Niech tak będzie. Każdy. Enduli Reka. Słucham głosu O, level, super. Ashretor Aman. Bogini wzywa.
Kurde, ale te balisty są mega damage dodawają. Co? Tyrande została zabili mi Tyrande. Ja nie mogę, a ja przecież tu nie mogę jej wskrzesić. Nie no, co za po prostu... Ja nie mogę. Siemanko, Mastanar. Witam, dzień dobry. Witam. Co tam przyjechać? Te nocne elfy nie mogą się nam wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleźć. Jak tam niedziela mija? Lud Archimond. Ale lipę, żem odwalił, nie? Jaka po prostu dolina. Niech tak będzie. Muszę uważać, by mnie nie spostrzeżono. Na Elun. Wola bogini jest święta. Natychmiast. A tak co wygląda, jak znowu kusi pograć w Warcrafta 2 i 3. A tak to powolutku. Ja nie grałem w 2 ani w 1 nigdy. Powiem ci szczerze. Na Elun. I nie wiem, czy zamieszam. O kurczaki. Wola bogini jest święta. Na Elun. To jakiś przedmiot był chyba, nie? Wola bogini jest święta. Nie, nie było? Serio? Nie było żadnego przedmiotu tutaj? Niech tak będzie. Dobra. Muszę tą sowę. Właśnie, ta sowa to dużo lepiej. Myśmy spaczyli ten las i tak uczynimy. Dobra już. Nie, nie, nie ten, nie gwiazdosz. Gwiazdożą fest, nie? Słucham głosu Elun. Nowobu ze znajomym tukliśmy rankedy. Ojoj, to ja nie, ja online to prawie w ogóle w Warcrafta. Na lanach jedynie, na lanach jakiś albo w kafejkach. Tam troszeczkę się w tego Warcrafta grało, ale... Jak to przez neta, to nie no, gdzie, co ty? Jak to? Na Elun. Nasi wojownicy zaatakowali wrogów. Nie no, muszę sobie to zabrać. Jest święta. Na Elun. Wola bogini jest święta. Dobra, i teraz będę musiał sobie zapisać, bo siara trochę. Dobra, spadł wam. Na Elun. No dalej, ile to zaklęcie może trwać, no. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. I chyba 2 bardziej mi podchodziła, jeśli chodzi o dynamikę. 3 to totalny speed zazwyczaj, bo od samego początku musisz levelować bohatera. A w 2 jak to jest rozwiązane? Dobra, mikstura większego leczenia. Odejdź draniu. Wola bogini jest święta. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Na Elun. Wola bogini jest święta. Anu Dora za Kalimdor. W imię Cenariusa. Dobra, ten furblok mi pomoże. Furbolg. Anu Dora. Na Elun. Dalej, lecisz. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. A naprawdę, ścieżkę dźwiękową to te nocne elfy tak mają będzie. Najlepszą. Jest naprawdę kozacka. Na Elun. Natychmiast. Sowa szpieg. Tędy chyba trzeba przejść, no. Okej, okay, to jest mościk. Bogini. Ale po itemsa też można wskoczyć. Na Elun. Natychmiast. O.
Snek, i to jest snek i myszy. Dalej, idź sobie. Po miocie. Niech tak będzie. Sakiewka druida, myślę, że złoto jakieś. Pierdoły. Na Elun. Natychmiast. Sowa Rikon. Słucham głosu Elun. Gdzie jest ta sowa? Gdzie jest ten sowic Joe? Jest w ogóle mój bohater, zacznijmy od tego. Tu jest. Tam standardowe jednostki, ale jakoś bardziej podchodziło. Ma lepszą fabułę i warstwę moderską, jeśli chodzi o te dodatkowe gry do multi. Aha, rozumiem, o to chodzi. Ashretor Aman. Na Elun. W imię Cenariusa. Wola bogini jest święta. Lunador, kapłanko, jesteśmy na twoje rozkazy. Za Kalimdor! Natychmiast! Dobra. Na Elun. Niech tak będzie. Natychmiast! Tutaj przemkniemy. Niech tak będzie. Ludzie z pewnością nie pałają miłością do nieumarłych. No ale do trójki chyba też mody powstawały, nie? Dużo modów powstało. Natychmiast! Zdaje się, że ci orkowie strzegą jakiegoś magicznego skarbu. To może mi się przydać. Na Elun. Elunador, kapłanko, strzeż się. Strażnicy zagłady rozkazują cieniom, które widzą nas nawet gdy wtapiamy się w ciemności. Lepiej trzymaj. A, w trójce, przepraszam. Myślę, że o dwójkę chodzi. Nie wracać się po itemek do orków? A co to było? Bo już nie pamiętam. Zaraz zobaczę sobie, co to było. Pończa, w sumie spokojnie. A to wszyscy są wybici, także. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashretor Aman. Enduli Retat. Natychmiast. W sumie to nie. Zrobimy inaczej. Wy. Tylko nią, no. Włazić tam! Wola bogini jest święta. Jesus. Niech tak będzie. Serio? Natychmiast. Przyleźli za mną, nie? Dora. Za Kalimdor. Wola bogini jest święta. No, na sniki biki. Tylko nią, to jest tak prawda. Tak będzie łatwiej. Natychmiast. Na Elun. Natychmiast. Dobra, spadamy. Wola bogini jest święta. Ciekawe, czy przyjdą za mną. Natychmiast. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Nie, nie idą, także spoko. No, to trójeczka wiadomo, nie? Dota przecież powstała do Warcrafta trójki. Może sejwik, nie? Sobie zrobimy. Czy jej poziom bogini rośnie w tym... Wzywa. Rośnie jej to. Czy ktoś Dobra. Zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. W imię Cenariusa. Na Elun. Niech tak będzie. Głupi nocny elfie. Nie zdołasz się przed nami ukryć. Enduli Retat. W imię Cenariusa. Come on, come on, come on. Enduli Retat. A, rozwalony. Dotam to mały pikuś. Tu powstało kilka różnego rodzaju moba. Wola bogini jest święta. No a co jeszcze? Ja w sumie tak, jeżeli chodzi o historię moba, to tak średnio. Średnio, średnio. A, okej, dobra. To jest pasyw, Tego pasywa lepiej. Mogę Niech tak będzie. A, nie mogę ją miksturą leczyć. Wola bogini jest święta. O, ale mogę za to zwojem leczenia Na leczyć. Elun. Niech tak będzie. Na Elun.
Wola bogini. Dobra, spadamy. Spadamy. Niech tak będzie. Za Kalimdor. Natychmiast. Zazacka! Uciekajcie! Przegrupujemy się na polanie przed nami. Zaatakowali wroga. Anu-Dora. Fandudat Belor. Ishnu-Ala, siostry. To ja, Tyrande. Twoja moc cieni nie skryje cię przed naszym wzrokiem. Słucham głosu Elun. Niech tak będzie. Włazić do tego stawu. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor. Na twój znak. Nic więcej nie mów. Zrobione. Nic więcej nie mów. Mów, krączę pośród cienia. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wskaż drogę. Dobra, i cztery ten. Słucham głosu Elun. Czekam. Aż okay, czyli tu mamy full. Wskaż okay. drogę. Bogini wzywa. Na twój znak. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Zapiszemy sobie, żeby nie było. Niech tak będzie. Na Elun. Nie, dobra, 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 to omijamy. Twój ruch. Może być. Słucham głosu Elun. Zaatakowali wroga. Twój ruch. A, dobra, już mi będę. Wzywa. Czekam. Słucham głosu Elun. Dobra, to sobie na trójkę damy. Jedziemy z nimi. No ale nie, no wy się nie rzucajcie tu. Wola bogini jest święta. Nie no, co one robią? Niech tak będzie. Natychmiast. Słucham głosu Elun. Czekam. To wszystko za proste. Dobra, mamy 6 katapult. Te balisty. Balisty, przepraszam, to są balisty. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Czemu się któraś nie leczy z nich? Wola bogini jest święta. Któraś się nie leczy, a któraś ma bardzo mało HP. Na Elun. Na twój znak. Bogini wzywa. Czy to ta? Aż retor Aman. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? A, w sumie, tak mogę. Może być. A, to jest jeden z tych. A czemu się nie leczy? Bogini wzywa. Wola tak bogini jest. Jest święta. Dziwne. Może ta jednostka nie może się leczyć? Nie wiem. Na Elun. Na twój znak. Słucham głosu Elun. Bogini wzywa. Twój ruch. Słucham głosu Elun. Aż retor Aman. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Słucham głosu Elun. Muszę dotrzeć do rzeki przed świtem. W ciągu dnia nie zdołam się ukryć. Czy ktoś zagraża ci tej puszczy? Dobra, trzeba się wycofać, troszeczkę podleczyć. Aman. Bogini wzywa. Na twój znak. Trochę się wycofam. Aman. Co, mogą się leczyć czy nie? Bo nie rozumiem. Dobra, wycofali się. Bogini wzywa. O, leczą się, no pewnie. Nice. Natychmiast. Twój ruch. Może być. Aż retor Aman. Dobra, trzy tutaj jednostki. Słucham głosu Elun. Na twój znak. Bogini wzywa. Czekam. Słucham głosu Elun. Dobra, czyli mamy heal, robimy zapisik i lecimy odbijać miasteczko. Na Elun.
natychmiast. Twój ruch. Ashretor Aman. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Słucham głosu Elun. O, cholipka. Dobra, wycofajcie się trochę. Jest bez sensu. Ziguraty mnie zaraz rozwalą. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashretor Aman. Bogini wzywa na Elun. Okej, okay, rozwalaj bazę, jest elegancko. Wstaje świt. Nie mogę już korzystać z osłaniającej mnie mocy Elun. To trudno. Ten tu cały czas próbuje to stawiać, nie? Co za ziomek. Co za ziomeczek. Wracaj tu, draniu. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashretor Aman. A dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? I zamiast otworzyć im tę bramę, to... Tłuką i tłuką. Ashretor Aman. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tyrande, dzięki Elun dotarłaś do nas. Nieumarli pojawili się znikąd i bez ostrzeżenia zaatakowali naszą osadę. Ishnudaldip, Shandris. Mamy większy problem. Nieumarłych wysłał tutaj płonący legion. Nasz wróg sprzed wieków. By zmierzyć się z taką mocą, mamy tylko jedno wyjście. Musimy obudzić druidów. We must wake up the druids. Zwycięstwo! Obudzenie Furiona. Następnego dnia na skraju... Co? Skoro Cenarius nie żyje, zadanie obudzenia druidów spada na nas. Musimy odzyskać róg półboga ukryty na księżycowej wyspie. Tylko jego czysty zew może wyrwać druidów ze snu. Ale kapłanko... Orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu Cenariusa bez walki. Kapłanko Tyrande, dzięki Elun znaleźliśmy cię. Nieumarli zbliżają się do pobliskich kurhanów. Ich komory zdają się być puste, jednak... Siostro, w kurhanie na pewno śpi Furion Storm Rage. To najpotężniejszy i najmocniejszy raczej. Jest Storm Rage. Musi zostać ostrzeżony o powrocie Legionu. W takim razie lepiej się pospieszmy. Stromasz może jeszcze. Stromasz. Śpieszmy zatem, moje siostry. Nasza nadzieja leży w... Dziwne jest to tłumaczenie, Furiona. Naprawdę. Sobie ci aktorzy czytają jak chcą. To jedni czytają normalnie po angielsku, jako nazwy własne, inni czytają po prostu fonetycznie. Trochę bieda, że nikt tego nie przypilnował. Dziwnie to się komponuje wszystko razem. Dostań się na księżycową wyspę za bazą orków, zabij pierwotnych strażników, doprowadź Tyrandę do rogu Cenariusa. Śpiący Furion z Fromage nie może zginąć.
Kurhan Framarza. Dobra, a drewno ktoś mi tu... Dobry. Z przyjemnością. Z przyjemnością. Czy ktoś zagraża dziedzinie puszczy? Z przyjemnością. Błędny ognik, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo jeszcze ktoś musi budować. Dobra, pięć od razu zrobię. Wyszkołowczynię, uczniczkę. Balistę mogę nawet robić. Drzewo wiekijów. Muszę sobie ten... drzewo wiekijów. Upgrade'ować, żeby tam mieć. O, tu mamy upgrade'y takie fajniusie. Pięknie, jest cudownie. Dobra, drewienko rąbać. Bo... Dobra, jeszcze dwóch do drewienek. Czterech na drewienko wystarczy. Dobra. To tak, co robimy? Dostań się na księżycową wyspę. Śpiący Furion. To co? To najpierw może... Ja w ogóle proponuję, żeby tu wjechać i ich rozwalić, ale jak? Nie ma za bardzo jak, nie? Można tu jakoś wjechać? Dobra, trzeba zrobić sowę, zwiadowcę. Bogini wzywa. I zobaczyć, z czym to się tu je. Dobra, trzeba budować. Dom łowców jest. Wszystko mamy. O, fuck. No dobra, to już niech się robi. Dobra, ci obrońcy mogą tutaj się robić. Czy wszystkie inne... Budowlę mam, mam księżycową studnię, możesz robić. Przykład, panie, ogniku. Ashretor Aman. Czy tu idzie jakoś, kurde, się dostać do nich? To nie wygląda, żeby można było. Bogini wzywa. A tędy też chyba nie. To jest chyba jednym miejscem można stąd wyjść. No co wy gadacie? Poważnie? Siemka Mariusz, witam. I jak idzie? A idzie dobrze. Już jedna misja ta skradankowa z wczoraj skończona. Także... O, znowu jest jasno. Znowu się rozjaśniłem, jak taki... Twój budynek taki... jest gotowy. Jesus. Siema sushi, siemanko. Dobrze idzie, naprawdę idzie dobrze. Budynek jest gotowy. Trochę sobie przed chwilką pograłem w Mario Karty. No dobra, w sumie zostawię tak. Także nie wiem, czy się uda przejść to. Nie no, tu się nie idzie do nich dostać. Nie idzie się do nich dostać. Po prostu trzeba się śpieszyć i tyle. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Let's go. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Twój budynek jest gotowy. Muszę wybudować jeszcze jeden ten. Co tam u was? Jak tam poranek? Mariusz, sushi? Nocne elfy, no. Teraz są nocne elfy i... Oświeć mą drogę. Ostatnia kampania i najkrótsza ponoć, nie? Także jesteśmy naprawdę prawie już przy samym końcu. O, lecą. Dowodzę. Tra-la-la-la. A, już jest 13, dobra, sorry. Wola bogini jest święta. Oświeć mą drogę, bogini.
Łe, nie miałem tego zrobić. Prostary obrońca pochłania ognika. A tu mam wolnego ognika, dobra. Dobra, wstrzymaj się. Bo miejsca będą zajmować. Niedługo będę musiał i tak wybywać, bo będę wracać do Gdańska. A długa droga przed tobą dzisiaj? Oświeć mą drogę, bogini. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra, balisty też potrzebujemy. Siema, Queen. Siema. Siema. Nie, bez sensu. Za mało złota. Za mało złota. Ściemy walisz. Ashtretor Aman. Bogini wzywa. Dobra, jeszcze jedna łowczyni i lecimy. Zapiszemy sobie grę na osobnym. Z którą postacią się utożsamiam w Warcraftcie. Do której mi jest najbliżej. Nie wiem w sumie. Trudno powiedzieć. Jestem, wiesz, oryginalny także. Z muminkami? Z Włóczykijem może? I Lidianem? Na stanowisku. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashtretor Aman. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? A nie, dobra, nie, dobra. Słucham głosu Elun. Nie, za balistami poczekam. Ile tych balist tu jest? 4 balisty i robimy imprezę. Od razu nie, Mariusz. Od razu nie. Ja myślę, że jeszcze sobie w przeciągu następnego miesiąca może pogramy dodatek, ale nie teraz od razu. Na pewno nie teraz od razu. Twój budynek jest gotowy. Kurde, te gnojki pochłaniają mi ten. Nie mam ogników wolnych, nie mam ich kto budować. Zadranie. Ej, gdzie są te balisty? Czy one się tak wolno produkują? Jaki? A nie, jest tu. A, bo tu punkt zborny zrobiłem. Już myślałem, że one się tak wolno produkują. Dobra. Budujemy studnie. Jeszcze dwie mogę. To sobie zbuduję je. To nie było. Kurde, już 20% czasu minęło. Trochę słabo. Pierwotnych strażników. Dobry tryb do rogu scenariusza. Co to są pierwotni strażnicy? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra. Na Elun. Balisty dojadą sobie. Natychmiast. Także Frozen Throne tak będziemy będzie. Grali później. Na pewno. Wola bogini. Chciałbym sobie Silenta trójkę zacząć niech teraz, jak tak skończę będzie. Warcrafta. Broken Age'a też skończymy, pewnie na jednym dłuższym streamie. I jakąś indie gierkę wola chciałbym odpalić sobie. Jakąś mam ochotę na jakiś Deadlight albo na Insight, Limbo, wola coś takiego. Wola bogini jest święta. Na Elun. A to nie wiem, bo ja mam mało tych łuczniczek w ogóle. A to on jest... Zwiększa zasięg ataków łuczniczek i jeźdźców hipogryfów. A zrobię to, why not. Serio? Minęliśmy się z nimi? Poradzili sobie. Natychmiast. Dobra, lecimy. Niech tak będzie. O, są balisty. Ognik już kończy. Czy gdzie ma Frektun? Zagraża dzikiej puszczy? Siemanko, co tam? Na Elun. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, dawaj. Twój budynek jest gotowy. Anu
badania zakończyłem. No dobrze, wstałem. No, ja wstałem o 9 i powiem wam szczerze, że tak średnio się wyspałem. No, trzecie poszedłem spać. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Na Elun. No, nic tu nie ma. Niech tak będzie. Badania na Elun. Bogini wzywa. Kurde, jakie moczary normalnie. Ale nie, naprawdę. Moja córka stoi w łóżeczku i patrzy się w kamerę. Bogini wzywa. Normalnie kmini, że jest niania. Badania zakończone. Natychmiast. Na Elun. Momencik. Nie wiem, czy mamusia poszła do mojej córki. No nic, kończymy misję i kończymy streamkę. No niestety. Siły wyższe. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Natychmiast. Uderzajcie szybko! Schwytajcie ich, zanim się przegrupują. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashretor Aman. Wola bogini jest święta. Dobra, się zregenerujcie tutaj. Kurde, te balisty są kozackie, nie? Naprawdę. Ale... Zostaw. 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 Nie, 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 nie. Wycofać, 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 dupska. Tylko nie mistrz ostrzy, nie? Ja najgorzej. Mogę rozwalić od razu. Dobra, rozwalamy. A to tylko jedno odbicie, no. Super. No ajajaj. Dobra, załatwiony. Trzeba robić jeść. A nie, nie, tych nie chcę jeść, co chcę. Mało złota. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża ci jej puszczy? Ashretor Aman. Dobra, czyli niech te balisty walą w budynki. Słucham, a ja sobie, o, a ja się podleczę w tym czasie. Niech tak będzie. I będzie kotarka. Dobra, wycofka na szybko. Oświeć mą drogę. Za Kalimdor. Natychmiast. Niech tak będzie. Jestem gotowa. Bogini wzywa. Dobra, ready. Enduli Reta. No kurde, i musieli mi rozwalić, nie? Tą katapultę, dranie jedne wredne. Słucham głosu Elun. To szkoda, że ten bohater Nocnych Elfów nie ma żadnych ofensywnych umiejętności. To bohaterka w sumie. Bogini wzywa. Badania zakończone. Te elfy są mocniejsze niż przypuszczaliśmy. Drogę, bogini. Słucham głosu Elun.
słucham głosu Elun. Andora. I one się chowają w chatkach normalnie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Na twój znak. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Oczywiście. Słucham głosu Elun. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. O, poziom. I superancko. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Słucham głosu Elun. Bogini wzywa. Dobra, regroup. Słucham głosu Elun. Wybudowali wieżę, nie wiem, że to. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Na Elun. Za mało złota. Okej. Dobra, jeszcze połowa czasu, mało trochę. Głosu Elun. Natychmiast. Troszkę mało tego czasu. Wola jest święta. O, pieniądze jeszcze został. Niech tak będzie. Jestem gotowa. Bogini wzywa. Dobra, pierwotni strażnicy teraz. Słucham głosu Elun. Czymkolwiek oni są. Natychmiast. Ashretor Aman. A to są oni. Do ataku! Słucham głosu Elun. Strażnicy, do ataku! Ashretor Aman. Enduli Retat. Udę trochę twardziej. Zakalią drogę, bogini. Słucham głosu Elun. Trochę twardy, nie powiem. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Oświeć mą drogę. Mów, bogini. O co chodzi. Za mało. Czuwam. Kroczę pośród cieni. Jadę i to wypierścień. Ciekawe, co on daje. A ten śpi normalnie cały czas tu, nie? Niech tak będzie. Natychmiast. Na Elun. O, fontanna many, spoko. Jestem gotowa. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Oświeć mą drogę, bogini. Na stanowisku. Oczywiście. Za mało złota. Za mało złota. A, nie mam złota na to drzewo życia. No trudno. Tak. Oświeć mą drogę, bogini. Pośpiesz się. Niech będzie wola bogini. Jestem gotowa. Nie, co to? Co ja za drzewo? Drzewo życia. A, no okej. Twój ruch. To wszystko zaraz. Czuwam. Oczywiście. Na twój znak. Może być.
Słucham głosu Elun. Pośpiesz się. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Nas nie ulęknę się. Słucham głosu Elun. Twój ruch. Więcej nie mów. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra, i mów, jeszcze ten chodzi. I trzy łuczniczki damy. Okej, okay, i mamy pierwszy skład. Zbliżają się do Kurhanu. Shando Stormreach będzie bezbronny. Słucham głosu Elun. Gniew matki natury. Bogini wzywa. Dobra, lecimy. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Imię scenariusza. Za Kalimdo. Enduli Reta. Słucham głosu Elun. Kurde, ale baty. Może być. Więcej nie mów. Za mało złota. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ashretor Amar. A tu jest ten ruch już. No, zaraz. Damy radę. Za Kalimdor. Damy radę. Imię scenariusza. Twój budynek jest gotowy. Ashretor Amar. Albo i nie damy rady. Ojejciu. Serio? O Jesus. Dobra. Szybko trzeba ten. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Teraz pytanie, czy ja zdążę, nie? Oświeć mą drogę, za Bogini. Mało złota. Kończy się złoto w naszej kopalni. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Za mało złota. Jestem gotowa. Twój budynek jest gotowy. Oświeć mą drogę, bogini. Za mało złota. Nie wierzę, nie zdążę, nie? Tu zostały tylko te... Mogłem wcześniej zainwestować w tą drugą kopalnię. Trochę poleciałem po bandzie. Bezczeszczą nasz święty Gaj. A ten przyszedł tutaj, no i świetnie, przynajmniej. Super. On jakieś ospały jest. Za mało złota. Jestem gotowa. Przysięgłam dopełnić zemsty. Czy ktoś zagraża dzikiej drogę, bogini? Jeszcze czterech. Bogini wzywa. Tu się robi trzech i tu się robi. Dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Jestem gotowa. I powinniśmy dać radę. Bogini. Słucham głosu Elun. Bonjour, siemanko Rakun, witam serdecznie. Natychmiast. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że dam radę. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Enduli Reta. Zawaliła się nasza kopalnia złota. Ashretor Aman.
Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Na Elun. Wola bogini jest święta. Dobra, tu już pozyskują. Pośpiesz się. Szukaj. Za mało złota. Ashretor Aman. Oświeć, kapłanko. Nie umarli, podeszli pod sam Kurhan. Musimy jak najszybciej zdobyć róg. Baja. Bonjour. Baja. A czemu ty smoczka masz? Baja. Baja oglądasz? Nie no, gdzie? Jestem gotowa. Oświeć mą drogę, bogini. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Ashretor Aman. Dobra, kończymy to. Za Kalimdor! Strażnicy, do ataku! Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Strażnicy, do ataku! Enduli Retat! Oświeć mą drogę. O, superancko. Nareszcie. Róg Cenariusa. Możemy teraz przebudzić Furiona. Furiona. Rozbrzmiał zew rogu, więc przybyłem zgodnie z obietnicą. Wyczuwam woń rozkładu i zepsucia, wiszącą nad naszą krainą. Czuję przepełniający mnie gniew. Przybądźcie, prastarzy obrońcy. Zetrzyjcie w pył nieprzyjaciela, tak jak zrobiliście to wieki temu. To ojciec Illidiana i Malfuriona? Tak, on nie mam zielonego pojęcia. Z lore Warcrafta jestem tak średnio trochę. Daj. No, tata jest, dowodzik znalazłaś, dobrze, dziękuję. Aha, Malfurion, dobra. Druidzi powstają 2 dni później w dolinie Winterspring. Winterspring. Minęło 1000 lat, odkąd patrzyłem na ciebie, Tyrande. Myślałem o tobie w każdym momencie mojej wędrówki poprzez przestrzenie szmaragdowego snu. Moje serce raduje się na twój widok, Furionie. Nie przerywałabym jednak twego snu, gdyby nie było to konieczne. We śnie czułem, że nasza kraina toczona jest zgnilizną, jakby dotykała ona mego własnego ciała. Słusznie uczyniłaś, budząc mnie. Płonący legion powrócił, Furionie. Cenarius nie żyje. A obcy swobodnie wędrują po naszych najświętszych dolinach. Jak zostało przepowiedziane. Niewątpliwie Archimonde będzie chciał przedrzeć się na szczyt góry Hial i zaatakować Drzewo Świata. Jeśli to jest kolejny raz mówię, nie? Niektórzy mówią Hyjal, niektórzy mówią Hial w tym samej grze, w tym samym dubbingu. Myślałam tylko o tym, by obudzić ciebie i pozostałych druidów. Druidzi Pazurów spoczywają w Kurhanach na końcu tej doliny. Jedni czytałem Doomhammer, jedni czytałem Doomhammer. Pojawi się szansa na powstrzymanie Archimonda i jego demonów. Aktorzy se czytają jak chcą, nie? Jakby reżyser po prostu spał. No kurde, no jak wiecie, umawiamy się na jakąś wersję dubbingu. Archimond, Archimonde. Odparliśmy ich. Przegrupujmy się w bazie i opatrzmy rannych. Czytamy Doomhammer, okej. Okay. Czytamy fonetycznie po polsku. Obcy także walczą, to czytamy. Czytamy Doomhammer? No to czytamy Doomhammer, a nie, że bohater mówi Doomhammer, zaznaczasz jednostkę obok i mówi Doomhammer. Albo ta mówi Hyjal, a... Poza tym, to oni odpowiadają za śmierć Cenariusa. 2 godziny temu ktoś Hyjal mówił. Prędzej zginę, niż się do nich przyłączę. Może masz rację, moja kochana. Tutaj założymy naszą nową osadę. Jeszcze dźwięki polnej bestii. Będą czujne. Podejrzewam, że spotkamy tu jeszcze obcych i nieumarłych. Jaka ekipa? Aha, bo oni mogą przenosić bazę. To jest w ogóle lekko spoko, nie? To jest mega spoko.
No dobra, no to co, zrobimy sejwik. Szkoda, że nie udało się skończyć dzisiaj, bo wieczorkiem pewnie będziemy grali z Miyagim w Millennium Soldier. Dziękuję. No, tylko że wiesz, no... Dubbing ogólnie jest fajny, fajnie czytają ci aktorzy, no ale no takie bolą te, bo jakby to jeden taki błąd był, ale to jest co chwilę, nie? Nawet w jednej cutscence potrafią po prostu inaczej czytać, nie? To trochę psuje imersję, nie? Ale aktorzy ogólnie, no, fajnie czytają. Spoko jest ten dubbing. Fajnie są dobrani ci aktorzy. Naprawdę przyjemne to jest dla ucha. Dobra. Będziemy kończyć. No, taki krótki stream, jak wiadomo. Jak popołudniowy to krótki, bo mała się już obudziła i tu śmiga. Także dziękuję wszystkim, co wpadli. Polecimy sobie do Epojendimskiego. Jak w nocy. I zapraszam wieczorkiem na streamek. Będziemy prawdopodobnie, jak się nic nie zmieni, z Miyagim napierdzielać w tego. W Millennium Soldier, w milenijnego żołnierza. Także zapraszam serdecznie bardzo. Trzymajcie się, miłej niedzieli, smacznego obiadku i w ogóle. Także bajo jajo. Thank you for the support. Miłego popołudnia.